to i idziemy grać. Dzięki, dzięki. Partiatix! Pamiętam w poniedziałek wielkanocny, zerwał ze mną przez SMS-a. To musiało być, ale Zuza jest twarda i tak łatwo nie da się złamać. Od roku, dokładnie. Pamiętam w poniedziałek wielkanocny, zerwał ze mną przez SMS-a. 70 na klatę dzisiaj? Ładnie. Ale Zuza jest twarda ładnie. Tak łatwo nie da się złamać. Uważam się za osobę o bardzo mocnym, silnym charakterze, pewną siebie. No i też takiego mężczyznę chyba potrzebuję, tak, żeby czasem też prawda. Mnie i dopiero postawił, jakie ja jego. Szukasz faceta z charakterem? A jak powinien wyglądać? Ideał mojego mężczyzny to jest wysoki brunet. To prawda, że wątroba gnije jak... A nie lubię też, jak mężczyzna, jeśli chodzi o charakter, no to wiadomo, szarmancki, elegancki, ładnie ubrany na randkę i nie tylko na randkę. I dobrze byłoby, żeby był prawdomówny. Ona wakacje pojechała. Jak rozpoznać kłamcę? Zwracam uwagę na mimikę twarzy na przykład. Wiem, że w jedną stronę jak mężczyzna mówi do mnie i nie patrzy mi prosto w oczy, to znaczy, że kłamie. Ona wygląda jak Noli? Czyli będziesz panów uważnie obserwować. I co jeszcze planujesz z nimi zrobić? Na pewno będę flirtować, uwodzić, może czymś będę się inspirowała w trakcie. Mam głowę pełną pomysłów. Jak dziewczyna Nolifa. Nie mam faceta, nie mam mężczyzny, bo mam bardzo silny charakter, który ciężko poskromić. Może w końcu komuś uda się ciebie poskromić, kto wie. Singielka spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden z nich jest singlem. Cześć. Cześć. Bożak. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Zuza postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. A, kajdanki. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. Chłop z matką do programu. Nie, no żartuję, żarcik. To pierwszy taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom na flirt. Jestem grzeczna singielką. Żartowałem. Dobrowolnie nie chcesz, no to wezmę siłą, no. Stawką jest nagroda, czyli 3000 złotych. Chyba. Jeżeli Zuza odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. Pora przedstawić uczestników gry. Dawid jest samotnikiem i marzycielem. Cześć, nazywam się Dawid, mam 19 lat, uczę się w liceum, jestem singlem. Alan jest showmanem. On nie jest gejem chyba. Zaszaleć. Poza tym każdy jest równy. Mam 28 lat, pracuję w magazynie jako pracownik produkcyjny. Lubię się śmiać, bawić i nakręcać różne śmieszne filmiki. A to moja dziewczyna Danusia. To jest TikToker? Ernest już się ustatkował. Chyba Danuta. I ułożył sobie życie. Cześć, nie. Jestem... Żartuję. Ernest, mam 29 lat. Żartuję. Pracuję w pokoju technicznym. Jestem w związku z moją żoną Lizą. Nie, dobra. Ostatni raz jakikolwiek żart powiedziałem, bo nie można. Dawid uczy się w liceum wieczorowym. Mieszka z kolegami. Nie jest mu lekko, ale ma marzenia. Największym moim marzeniem jest to, żebym po prostu podróżował po takich zakątkach, które bardzo chcę odwiedzić. Dawid marzy o podróży do Paryża i chciałby tam pojechać z ukochaną. Wiesz, co samotność się tam stało? Mu doskwiera. Trochę czasami czuję się samotnie, czasami mam różne takie po prostu myśli smutne, że nie mam z kim na przykład wyżalić czy pogadać. W wieku 12 lat trafiłem do domu dziecka. Po prostu różnych rzeczach, które się działy w domu. Zginął mój tato. Jerba na głowę siada? Nie. Tych dni poukładany jestem w różnych kwestiach. Już powoli sobie to układam, ale dalej jakieś tam wspomnienia wracają. Dobre w stosunku co do taty, ale też złe, że już go nie ma i nie mogę z nim porozmawiać. Na przykład o ważnych sprawach, które łączyły i rozumiał i kochał mnie i wiedział, co mi to radzić. Bo przez życie lepiej iść we dwoje. Lidarto, no nie zawsze wiem, najszybciej. Chciałbym mieć fajną dziewczynę, która no, nie lubi się kłócić, lubi jakby spędzać też czas jakoś tam z nadmiarem, żeby po prostu mnie kochała ja ją i się układało jakoś, tak? Może dzisiaj los się do ciebie uśmiechnie, a jest ktoś, kto wesprze cię w miłosnych podbojach i doda otuchy? Współlokator będzie mnie wspierał, który mieszka ze mną i myślę, że będzie fajnie, że... On wygląda jak on?
polega. Uczeń technikum gastronomicznego już pichci w kuchni. Podobnie. Czasu nie traci. Może Mateusz, ja zatańczę coś dla niej? Nie wiem. Rób jak chcesz. No, ja lubię tak. Zaprosił kolegę do pomocy, ale zapomniał, że ma z nim kosę. A nie najlepiej. Coś dla niej? Nie wiem. Rób jak chcesz. Nie wiem, odpieprz się. No, ja lubię tak potańczyć, patrz. Na kogo bym potańczył sobie? A, sztywno. Sztywno? To może coś zaśpiewam. A ja jestem twym aniołem, twą radością. Dobra, skończysz to. Ja cię proszę, skończ. Skończ. Będę to gwiazdą nad twym niebie. Skończ to. To może ja jej coś napiszę na kartce? Jakiś wierszyk? Jeżeli to należy do twoich mocnych atutów, to może. Najważniejsze to zrobić dobre wrażenie. Kolega albo go dzisiaj poznał, albo to nie jego kolega. I znaleźć klucz do jej serca. Cześć. Myślę, że to był dobry pomysł, że się spotkamy. Co on ma z czaszką z tyłu? Kto? Ten kurczak? Rzeczywiście. Że to był dobry pomysł, że się spotkamy. Może... Co robi? Czekaj, wypracowanie pisze? Do szkoły? I znaleźć klucz do jej serca. Cześć. Myślę, że to był dobry pomysł. Myślisz, że cześć napisał z J? Obstawiaj. Pomysł, że się spotkamy. Może się w sobie zakochamy. Cześć. A ty lepiej trafić masz żeńskich rzeczy może w mieszkaniu, bo może będzie w topa, jak przyjdzie do ciebie dziewczyna, co? Okej, idę sprawdzić. Słuszne spostrzeżenie. Koleżanki do chłopaków na pewno często wpadają z wizytą. O kurczę, zostało po mojej byłej. Zamierzam zadawać pytania. Zobaczymy, na jak pewno działają właśnie na mężczyzn. Może obiorę strategię, może jakąś nową grę wprowadzę, może jakąś zabawę. Zobaczymy, jak to wszystko się uda i wyjdzie. Dawid już nie może się doczekać i chciałby wypaść jak najlepiej. Jego serce jest głodne uczuć. Tu masz ten makaron, tu masz sos, tu masz z tyłu starty ser. Ten, tu w szafce masz kieliszki do wina, które masz tutaj i ja już będę leciał, no nie? Okej, dobra, to cześć. Mateusz, mistrz patelni, sprawnie ogarnął temat i może ukryć się w sypialni z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. A nie Dawid, było tak, ruszaj do dzieła. Tak. Masz swoje 5 minut. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć, jestem singiel, Dawid. Tak, a Dawid jesteś. A co tak, czy masz rękę z tyłu? Co tam chowasz? Coś ważnego. No. No to pokaż. No dobra, takie coś fajnego. A. Nie w moim typie bym powiedział. Wystrzałowe powitanie. Wow, ojej. To dopiero początek atrakcji. No dobra, to fajnie tu masz. W butach chodzi. O, a tu widzę jakieś gierki, no, gierki masz. Kolega już by jej w mordę będziemy dał. Grać, super. A tu masz o Paryżu. Cześć, piszę. Ojej, 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 coś robi się ciekawie, słuchaj. A od kogo to masz? Dla ciebie to pisałem, tylko że nie wyszło, no. A piszesz wiersze czasem? Jakieś tak romantyczne? A co napisał? Dziewczyny? Mogę ci jedną powiedzieć. Jestem romantykiem, tak? Mogę być twój. Przy tobie te gwiazdy, przy tobie te chuj. Aha, to był ten wiersz. O Jezus. On oglądał poprzedni odcinek, bo typ to gadał też. Ty byłeś w Paryżu? Bo... Nie, ale chciałbym mieć kiedyś podróż. Ja skończyłam geografię, słuchaj, bardzo się interesuję różnymi krajami. Podoba mi się Paryż, bardzo chciałbym go odwiedzać. Byłam w ogóle we Francji, to była moja pierwsza wycieczka, słuchaj, w gimnazjum. I nigdy jej nie zapomnę, bo weszłam na wieżę Eiffla. No, marzę o tym, że chciałbym wejść. Też na wieżę Eiffla, później zejść, żeby mnie nogi... Marzenia typu Normik z TikToka. Chcesz spróbować? Rowery. Co? Na wieżę Eiffla. Co on pieprzy? Nie, ja nie wierzę w ciebie. Możesz wejść i zobaczyć, jak to będzie działa. Przecież ja nie wejdę, ale jak ja mam wejść w ogóle w na spokojnie, powolutku, o, żeby matko. Coś... I poczuj się jak w Paryżu. Jeździmy no tak, Rukaszu. Po Paryżu jeździmy, tak? Tak, tak. Miałeś jedzenie zaserwować, ty ciulu jeden. A no tak. Rzeczywiście. Mogę ci poczęstować spaghetti. Spaghetti? On jest dla niej, próbuje być dla niej miły, a ona jest kurwa wredna, chamska i ma niewyparzoną gębę.
i dlatego trzeba jej zamknąć usta. Nie bój się, słuchaj, o! Olej nałożył, ja pierdzielę ty. Suchy makaron, niech idzie jeść. Co ty robisz? Ja pierdolę. Masz kawę? Nie mam. On jej sosu na to nie dała sobie. Czy twoja dziewczyna nie lubi kawy? Nie, nie mam dziewczyny. A miałeś? Miałem pół roku miałeś temu. Miałeś w życiu, tak? Pół roku temu. A cierpisz właśnie, czy przez to? To jest jakiś wywiad z jakąś panią kurator, co przyszła do ciebie, bo śmietnik podpaliłeś. Co tu się w dupę dzieje? Miałeś? Miałem pół roku miałeś temu. Miałeś w życiu, tak? Pół roku temu. A cierpisz właśnie, czy przez to? No tak, bo jeszcze no, miałem sytuacje rodzinne, trudne, byłem w domu dziecka. Ogólnie. I teraz muszę sobie radzić sam. No to w sumie szybko powiem ci, zlizała że sos? Przeżyłeś, tak? Albo on zlizał tak, ten też sos. Też łatwego dzieciństwa nie miałam, także też sporo przeżyłam właśnie. Środka Maryśka. A oglądałeś Zakochany Kucharz? Czemu ona je rękoma makaron? On wziął sobie taki najdłuższy makaron spaghetti. I co, co on ma z tyłu głowy? Voldemort. Tak, nie mów tak, nic nie ma. Nie, nie rób tego, ja cię proszę. Rób, rób, nie krępuj się. Smacznego. Chyba zazdrość kolegę zżera. Też by sobie podjadł, a nie może. Jezu! Głośniej, żeby słyszali cię. Dobra. Idź do Mateusza, bo zaraz tam eksploduje. A singielka w tym czasie może na spokojnie zebrać. Kolega myśli. Jest geja? Jaka szansa? Powiem szczerze, chciałabym go dalej. Suchy makaron i ona tak gada, że chciałaby go poznać. Jak? Podobało się? Co jesteś zbyt miękki dla niej. Ona to był na ciebie wchodzi. Ona cię pożera jak ten makaron, który jej dałeś. Sprawę mogą też pokomplikować ślady kobiety znalezione ten w kuchennej koleżka, szafce. To serio. Polski perfum, ale jaja. Zaczytają dopać? Ty pierdolę, jesteś kurwa. Ej, ale dobrze, że ty to nie doje, chyba jesteś to. Ale jej się to spodoba, przecież to jest. Idź już do niej. No dobra, idę. Ja. Wracaj do gry i kuj żelazo, póki gorące. Czego ci tam szukasz? Ja? No. No szukałam jakichś dowodów na twoją dziewczynę, przecież masz dziewczynę raczej, nie? Czarno to widzę, to nie ma sensu, kurwa, naprawdę. Zauważyłam w szufladach, zauważyłam perfumy damskie, słuchaj. A, moja siostra za niedługo ma urodziny i właśnie jej to... A ile masz rodzeństwa? Ja te trzy siostry. Trzy siostry? Tak. Jak dla mnie ona może już chce iść do domu. Naprawdę mi się podobasz. Dla ciebie może tak, ale Dawid jest innego zdania. Ciągnie go do niej? Jest chemia? Tak, tefrat, no. Nie, chyba nie, super. Nie, na pewno. Chciałabym. Ale co? Boję się? No może... Co ona chce? Czekaj. Innego zdania. Naprawdę mi się podobasz. Dla ciebie może tak, ale Dawid jest innego zdania. Ciągnie go do niej? Jest chemia? Nie, chyba nie, super. Ej, przed chwilą mówiła, że chciała go poznać, a teraz mówi, że go pieprzyć? Nie, na pewno. Chciałabym, a boję się? No możemy się przytulić. No możemy. To chodź. O, jak miło. Robi się cieplutko na serduszku. Miłość rośnie wokół nas. Chodźmy, usiądźmy, pobawmy się. Dawid się rozkręca i brnie w temat. Nie, help me, co ty robisz? Wymasuj dłonie partnerki. Który jest gejem? Mówisz i masz. Każdy jest równy, ale który jest gejem? Ty się pogrożysz. To nic złego oczywiście. Rób ukochanej malinkę. Zamiam cię po każdy. Dobra. O, miło. Sweet. Miło. Zatańcz dla mnie, o. Zatańcz, jesteś szalona, mówię ci. Dawid daje popis. Te kocie ruchy. O ja pierdzielę. Zła emota, zła emota. Trzeba dwojga. Źle zaemocił. Ja pierdzielę. Wszystko spieprzy. Niedobrze. Nieco się zawstydziła. To urocze. Ale wróćmy do meritum. Jak tam twoja dziewczyna, słuchaj? Jaka dziewczyna? No dziewczyna. No nie mam dziewczyny. Jesteś single, mówisz? Tak. Ja mu powiem swoje 5 groszy za chwilę. Niech on tu wparuje tylko. Na chwilę cię zostawię, pójdę do pokoju, okej? Okay? Aż strach się bać, co się zaraz będzie działo za zamkniętymi drzwiami. Siema, jak tam? Oglądaj jak ci się to. Podoba? Chuj, mi się nie podoba. Nie mam jakieś takie mieszane uczucia co do niego. Dałeś dupy. No to co ja mam zrobić jeszcze?
Mateusz, wyciągnij królika z kapelusza albo asa z rękawa. No, coś w ten deseń. Jednak śmierdzi w tej łazience. W ogóle to sprząta, czy nie? Dobra, masz tą maskę. Łapaj to. Ciekawe, czy się przestraszy i zapomni o szukaniu dziury w całym. Singielko, poznaj drugą twarz Dawida, jego mroczną stronę. Co ty robisz? Dobra. Co, podoba się, nie? W końcu wygląda normalnie. A po co ci dam skier szampon? Słuchaj, w kabinie. Żartuję. A ty się myjesz, Dawid? Serio żartuję. Tak. Dlaczego? Bo jest skuteczny i lepszy. Też najlepszy. Co on tak? No niestety, dalej pyta i ciągnie za język. Mogłeś powiedzieć, że masz delikatną kurę, imbecylu. Słuchaj, ściągnij tą maskę i pokaż mi całego siebie. Jestem cały twój i nie mam nic do ukrycia. Idź już do domu, kobieta, chcę wyjść. Dzięki, RT, za 18 tak lat. Mnie teraz, słuchaj. Tak. Się będę krępować. Czemu? No nie, no nie, po kolanko to nie jeszcze, nie. Ojejku. Dawid ma inne plany i zbliża się coraz bardziej. Ja pierdolę. Ty się pogrążasz, człowiek, naprawdę nie. To wiesz co, to nie, to ja już idę. Idziesz? Bo na pierwszy raz nie ma się zaufania, prawda? No dokładnie. Zaraz zdechnę, jak to oglądam. Już. Tylko jeszcze całus na drogę. Ciężko się rozstać. Dobra, pa, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą randkę. Dzięki, pa, również, pa, hej. Hej. I to byłoby na tyle. Dawid chyba co poczuł miętę i motyle w brzuchu. Podoba mi się, no i bardzo zadowolony byłem z tego spotkania, bo nie myślałem, że to aż taka fajna dziewczyna będzie na tej randce. Randka, no, mam mieszane uczucia, bo w sumie myślałam, że coś znajdę, tak? Jakieś dowody na to, że jest jednak w związku z dziewczyną. A okazało się, że, no nie wiem, te lakiery, to do mnie przemawia, że jednak może mieć siostrę, tam chyba siostrę, tak? To było żałosne. Uf, nie. Nie spodziewałem się takiego obrotu akcji. Myślałem, że lepiej zajmie się tą dziewczyną, no pozwoliłeś sobie w ogóle wejść na głowę, jakby nie umiałeś jej podać normalnie makaronu, tylko półgara jej wpierdzieliłeś. Oj tam, już mu nie wypominaj tego makaronu. No stało się, mówi się trudno. A teraz czas na Alana, showmana, który zakochał się do szaleństwa w Danusi. 20 lat jest między nami. Różnicy wiekowej. No ale... Czyli on ma 50? Nie, no przysięgam, że... O to już był przysięgam, że ostatni żart. Licha! Danusia jest młoda duchem i nie odstaje. Ostro daje do pieca. Prowadziłem live'a, TikToka i po prostu pewna kobieta starsza ode mnie napisała do mnie. No i po prostu ja mam zawsze słabość miałem do starszych, dojrzałych kobiet. No i tak jakoś się złożyło, że napisałem do niej. W tych czasach to wyszło i tak, że praktycznie wiek nie gra roli, prawda? To nie jest różnica taka. Nie jednym przeszkadza, drugim nie. Ale najważniejsze, żeby ktoś się kochał razem wspólnie, a ona nie... ma 48 lat? Patrzy na kogoś innego, nie? A jak ludzie, nie wiem, no są różne ludzie typu osobowości, że o, mama idzie z synem. Ale my to zlewczo. Niech się śmieją, my się kochamy, szanujemy i to jest najważniejsze, tak? I świetnie się razem bawią, ale nie zawsze tak było. Alan sporo przeszedł, zanim ułożył sobie życie. Rozumiem, Queen, to rozumiem. Nie miałem kobiety 4 lata, po prostu byłem, no nie wiem, jak to mogę powiedzieć. No nie, oni nie postarzyli jabłko. Nie było mnie po prostu. Na wakacje. Normalnie tak ona wygląda 10 tak. 10 lat, już nie biorę narkotyków. Jakbym był sam, to bym no stał. 10 lat nie bierze narkotyków? To kiedy zaczął? Już na dno spadł, ale póki jest kobieta, no to trzeba jakoś się ogarnąć troszeczkę. Tak. Ile brał? Wsparcie ma. Tak, 20. Dzięki Danusi nie stoczył nie, się, no wyszedł na ludzi i chwała jej za to. Słuchaj, ja muszę na chwilę wyjść, bo idę ogarnąć twoje rzeczy, bo jest tego odgrom i muszę posprzątać. Sprzątaj. Najważniejsze to sprawiedliwy. A to jej chata czy obowiązków. Jego? Ona leży i pachnie, a on przy niej skacze. Kochanie, tak? Schować te kurtki? Ten płaszcz na pewno i taką zieloną kurteczkę, bo to tak bardziej młodzieżowe jest.
Dobra, już. Układ idealny. To, o to chodzi? Tak. Myślisz, że ona jest? Dobrze. No tak, no, myślę, no. Buty tutaj twoje są, też je wziąć? Możesz też wziąć. Jeszcze jedne mam tutaj. Sprężaj się, bo singielka nadchodzi, a w łazience też jest sporo podejrzanych rzeczy, które warto ukryć. Kochanie, wszystko ogarnięte. To dobrze, bardzo się cieszę. To co z tego? To co będę miał z tego? Wózeczka. Chciałabym się poczuć tak jak w Titaniku, tak jak w jakiejś komedii romantycznej, amerykańskiej. Coś się utopić? Może... Żartuję. No. Może tak być, kto wie. Tylko Danusia musi zniknąć z pola widzenia. Chciałabym mieć wypadek. To niezły aktor. I żartuję. Już czas na western. W roli głównej wystąpi koń na dzikim zachodzie. Takie to będą końskie zaloty. Koń by się uśmiał. Cześć. Cześć. Proszę, weź. Mogę się rozebrać? Oczywiście. To schowam parasolkę, bo padało. No tak, a zamierzałby się nie chować. A co to jest? No konie, chcesz się związać? Nie. Konia się wystraszyłaś? Speszał na troszkę. Ładny masz ten dom, słuchaj, poprowadzasz mnie. Oczywiście. Ale już bez maski, nie? Nie wygląda na taką, żeby faceci na nią lecieli. Dobra. Jaki zawstydzony. Hej. Cześć, jestem Alan, a ty? Alan jesteś? Tak. A ja Zuzia. Zuzia, a Zuzanna, piękne imię. A dziękuję bardzo. Piękne. Nie jest taka chyba raczej w jego typie. Jaki torcik. Tak, gazet, ładny. No dokładnie. Proszę, to dla ciebie. Naprawdę? O, oczywiście. Frutti di mare, wiesz, że ja to lubię? Naprawdę? Wiem. O... To są te muszelki takie grube, praliny. Tak. Jeju. Uważaj, by tam robaki nie były. Przez żołądek do serca. Już mu je z ręki. Jakiś ajerkoniak tu jest. Ajerkoniak pod konia. Polu, właśnie, widzisz. Koń by się uśmiał. Ile osób tutaj mieszka z tobą? Dwie. No trzy teraz. Powiem ci tak. Wujek i ciotka pojechali nad morze. Zostawili mi na 3 dni dom. A ty nie bądź taka ciekawska, bo ci zęby powypadają. Słuchaj, ja widzę, kapelusz masz, kowbojski, tak? Tak, oczywiście. A mogę założyć? Oczywiście. Nie wiem, co to w ogóle znaczy. A, chyba sobie nie uszkodzę fryzury. Pasuje, kula. Jak on jest koniem, to ty będziesz kowbojem. Świetny pomysł. Singielce w to graj. Jaki twój niewolnik. Ale wynerwiona jest tamta mamuśka, nie? Czy... Ja pierdykam, jak ona rży jak kobyła dosłownie. Nie wierzysz, że jestem singlem? Mhm. To ja chcę, abyś mnie pocałowała w... Na początek policzek. No dobra, słuchaj. Ale muszę, żeby mi nie przeszkadzało. To słuchaj. A, rzucam. No i teraz... Gilf? Jak delikatnie, jak fajnie. Masz szczęście, że nie mam kija baseballowego, bo byś już dostała. Słuchaj, to ja cię szybko rozwiążę, bo ja nie chcę, żebyś ty był związany tutaj. Ale nawet przy słupie. Groźby karalne. Ale z tobą bym chciał być związany. Ja ci się zwiążę, ty. Zwiążę się węzłem małżeńskim. Lepiej przerwijcie to rodeo. A gdzie jest łazienka? Proszę, tutaj, za mną, oczywiście. Prawe czy lewe? Te. Tak. No żegnam panią. Utop się w tym kiblu. Jest bardzo fajny. Bardzo jak ona wnerwiona, ty! Aż muszę ochłonąć w tej łazience. Dobrze. Co jest? Podoba ci się? Podoba ci się? Powiem ci, że jest fajna dziewczyna. To jest cioci, no. Ale widać, że leciała na ciebie. Tak? To porządnie. Wpadł jej w oko, chętnie by go usiedliła. Bądź tak, że ja... Rukaszy, no raczej druga. Znaczy nie dojrzałe, bardziej starsze kobiety, wiesz? A, słuchajcie, a tutaj też jest jakiś prezent. Hurtowo je kupuje. No hej, co tam robiłaś ciekawego? No słuchaj, tęskniłam za to. A może po programie Zamanka na młodszą? Zaraz zacznie ją raczej uwodzić. Nie, bo by był bezdomny. Ja. Gorąco się robi. A tutaj też miałeś jakieś frutti di mare. Ale nie wiem, czy dokładnie, czy to są cukierki, czy może to tylko jest pudełko. I tam jest coś innego. Nie sprawdzałem, ja tutaj, a, wiesz. Sprawdzałeś, no. Łapie jak pelikan wszystko.
Ale to jest dobrze. Chcesz chyba... może coś? Jeszcze? No będę patrzył, Lublak, potem. Znaczy nie dziś, ale któregoś dnia. Alan jej nadskakuje i spełnia jej zachcianki. Zapytaj się jej, czy już uprawiała seks. Ciekawe, co ci powie. Jest energia. No, dla ciebie to może zabrzmieć dziwnie, ale ja coś czuję po prostu. No, podobasz mi się bardzo, wiesz? I fajnie by było, jakbyś, nie wiem, chciała się dalej ze mną spotkać, spotykać, pielęgnować, czy chciałabyś w ogóle... Jak jesteś singlem, to tak. Jestem singlem, mogę ci udowodnić. I w jaki sposób? Mogę ci pocałować. Tak, to... No, czyli okay. Mogę, dobrze? Dobra. Co na to? Aż mi ciężko. Ja powiem ci tak, słuchaj, ja ci powiem tak. Jestem grzeczna. Co na to grany? I widzę, że jesteś tak spokojna, nie to nie żartuję, się za to słowo, ale... Czuję, jakbyś była dziewicą. Przysięgam, bo... Co? Dobry jesteś, słyszałeś chyba mnie. To może ja pójdę na chwilkę na górę, zaraz. Przejęła się tym. Dobrze. No. I ochłoń trochę, Zuza też musi to przemyśleć. Takie trochę intymne to określenie czy sugestie, nie wiem. Miało to wywołać jakieś pytanie, moim zdaniem chciał otrzymać odpowiedź. Okej. No hej, no co tam? No dobrze, dobrze. Dobrze ci idzie. Słucham? Dobrze ci idzie, słuchasz się? Bardzo wierzyła w to, że jesteś singiel. Nic nie ma takiego, co by świadczyło o młodej kobiecie, kobiecie, kobiecie. Mogę coś zrobić? Co? Ciężko mi jest powiedzieć, no. Poszedłbym z nią w ślinę, co? Nie. Ale tak bezuczuciowo. Żadnych języczków, nawet nie ma mowy. Nie przesadzaj troszeczkę, co? Żadne usta. Grubo, przegiąłeś. Pójdzie czy nie? Jak myślisz? Masz, chłopie, przerąbane. Zemsta będzie słodka, a raczej słodko-gorzka. Dobra, ja uciekam, to... Dobra, to wiesz... Trzymaj kciuki. Trzymam. No. I zamknij oczy następnym razem. Nie będę zamykać. I miej się na baczności, bo pożałujesz. Hej. No. Co tam? Smacznego robisz? A dzięki. Muszę cię przytulić. Kurczę, wiesz. Niegrzeczny chłopiec, ale Zuza ma dla ciebie niespodziankę. Dla ciebie przygotowałam jeszcze bardziej lepszy deser. Bardzo świetny, naprawdę. No zamknij te oczka. Zamknij. No. Aha. Ha. A. Am? Ale fajny, słuchaj. Nie tak, Bifon. Jesteś Mikołaj. Ajajaj, jaki słodki Mikołaj. O Jezus, coś ty z niego zrobił. Ty jesteś zła? Dlaczego mścisz się za mnie? Co ja ci takiego zrobiłam właściwie? Wiesz co, trochę niekomfortowe było to pytanie, nie uważasz? Zemściłaś się na nim, nie? To nie śmietana. Przepraszam, że ci to zabolało. Mogę ci to jakoś wynagrodzić. Możesz teraz się umyć. Raczej myślę, że jest singlem. Ja chyba się zbieram. Chemia jest. Co czujesz? Siapa, nie te przez czy śledzia w gaciach? Czuję, że jesteś aż taka urażona trochę. I zniechęcona troszkę do mnie. Tak. Muzyka z Simsów? Lepiej od... Nie, wyluzuj, słuchaj, tak? Wyluzuj. O... Jest okej. Okay. Tak, jesteś szczęśliwy? Tak. Szczęśliwy. No. To lecę. Zbierasz się? Ale fajnie. To może się zamkniemy. O matko. Chcesz o coś zapytać na osobności? Ale jesteś singlem? Powiedz mi. Tak, singlem jestem, ale poważnie mi się spodobałaś. Jak powiedziałeś, wygramy. Poważnie. Łyka kit jak młody pelikan. Już jesteś sprzedana. Już co? Wygraliśmy. Miło, miło, miło naprawdę. Odprowadzę cię do wyjścia. Dobra. Może? O, przepraszam, dobra. Proszę. Dzięki. Poszła sobie. I jak wrażenia? Nie mój ty. No, ale fajna dziewczyna. Fajna dziewczyna, powiem wam, że fajna dziewczyna spokojna jest. On chyba ze nie mój typ, ale fajna, fajna. Jezu, jak ona była fajna. Boże, jak ona jest fajna. Ale wiesz co, nie mój typ. To jest nie mój typ. No, on chce się ze mną spotkać typ. I ja tak, ja też z nim. No, chcę. Możesz sobie chcieć. Danusia na pewno na to nie pozwoli. Dobrze jest. No, dobrze ci poszło. Tak. No, ciekawie było, ale jest, była zainteresowana. Tak. Było widać, że podoba się. Zuzia tak. Jest zauroczona, ale tak, niestety NPC. Nic z tego nie będzie. Tak, teraz NPC. Czas na tak. Trzecią randkę z żonatym i ustatkowanym Ernestem.
W Łożeńcu jesteśmy 1 października zeszłego roku. I Jelizaweta. Rok, jak się poznaliśmy. Jak się poznaliśmy, to nawet nie wiedziałem, że jest z Ukrainy. Tak pięknie mówiła po polsku. Dałem się nabrać troszkę, ale pozytywnie. Pozytywnie. No, wierzę w tą miłość, wierzę, że jest ta prawdziwa jednak miłość. I wierzę, że ona gada jak z Podlasia, ona jest z Ukrainy? Jest wielkie uczucie. Chcieliby podzielić się swoim szczęściem z bliskimi na Ukrainie, ale z powodu wojny nie mogą ich odwiedzić. No ciężko, to jest moje państwo, gdzie wyrosłam, które kocham, mój dom. Wszystko związane, chcę tam odwiedzić, pojechać, mężu pokazać, gdzie się uczyłam, gdzie chodziłam, gdzie się bawiła. Niestety, muszą z tym poczekać. Ale pora się trochę rozerwać. Trzeba będzie wkręcić singielkę. I mam nadzieję, że nasz Ubi przykupi jej serce. Obiada jeszcze nie jadł, akurat nowa pani go pokarmi. Będę dobrze udawał, po prostu dam z siebie wszystko na polu aktorskim. A ja będę w pokoju obok, trzymała za niego mocno kciuki i wiem, że mu się uda. Nie zapomnijcie uprzątnąć mieszkania. Damskie rzeczy muszą zniknąć. Dobra, to schowamy tą szczoteczkę jedną, no bo ona nie uwierzy, że jestem singlem, jak będą dwie szczoteczki. Przecież Ubi nie potrzebuje. Schowa lepiej tam. Co tu jeszcze? Jakieś twoje rzeczy? Bo ja nie używam przecież jakiś nail polish. Co to jest? To do schowania. O, kolejny. Chowajcie, dokładnie sprawdźcie kąty, bo singielka wszystko wywęszy. No tam nie ma pa, nic smoczki. Takiego. Może zapytać, co ty masz dzieci? Bujeny spadły. Idź podnieś smoczki. Musisz znaleźć tam za szafą. Spójrz. Ale go nigdzie nie ma tutaj. No musi być. Zniknął. Jak ja zaraz znajdę. Dobra, jest za szafą, leży za szafą, ale niech tam zostanie. Ona nie będzie zaglądała. A jak zobaczę? Się dominantka. Dominantka znalazła, widzę. Chcę wygrać. Słyszałeś to, Ubi? Dominantka. A singielka z jakiej strony ma zamiar dzisiaj się pokazać? Nie chciałem pąckowa. No w sumie ta. Będę taka zadziorna, fajnie. Mam trochę pomysł w głowie. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał, czy mi się spodoba. Trzymam tu obok kciuki za ciebie. Jakby będziesz potrzebował pomocy, to wpadnę, no. Możesz będę do mnie się wpaść. Powiesz ja mi, będę jak, to kontrolować. Podpowiesz mi, może coś wiesz, żebym zrobił lepiej, nie wiem. Chrystus. Ty jesteś kobietą, wiesz, tak. O której do dzisiaj? Zawsze pomożesz. Masz na mnie liczyć. Trzymam za ciebie kciuki i wierzę w ciebie. Dobra, kochanie. Kocham cię. Ja też ciebie kocham. Mua. Dokładnie zetrzyj szminkę, bo będzie wpadka. I pora zaczynać wielką grę małżeńską. Żona ukrywa się w sypialni, skąd obserwować będzie randkę. Ernest wchodzi w rolę singla. Czy potrafi jeszcze flirtować? Cześć. Cześć, witam cię. Cześć. Zapraszam. Mój piesek też cię przyjechał. Nie jest groźny. No nie, nie jest to nie. Ludzi nie połyka, cześć. Nie połyka mnie. Proszę. Trzeba sprawdzić. O, super. No spoko, ale przy mnie, no to w cieniu. I co tam u ciebie? Jaki masz stosunek? Nie, dobra, nie mówię. Nie mówię nic. To zwierzę? Ja bardzo lubię psy. Lubisz? No, lubisz? Lubię psy, nie tylko psy, ale bardziej lubię w ostatniej chwili się powstrzymałem. Bo one wtedy nie szczekają. Nie, jakaś kłucze, naprawdę. Od kiedy jesteś singlem właściwie? Jakoś od 3 miesięcy. A co tam się wydarzyło, jeśli można wiedzieć? Nic wielkiego, żadnych fajerwerków. Nie powiem ci, że mnie zdradziła z moim kolegą, czy tam z moim szefem, wiesz, bla bla. Aha. Po prostu no, nie było nam dobrze, nie układało się nam i daliśmy sobie spokój. Naturalnie, super. Dobrze mu idzie. A piesek zna jakieś sztuczki właśnie? Lubisz się bawić z psem? Fajny jaju z brodą. No pokaż, jak się co ty piszesz? Ja ci pokażę zaraz. Hej. Chodź, piesek. Piesek, zatańcz. O ja. Zatańcz dla mojej randki. A, dla randki. Dobry piesek. Dobrze mu idzie. No dobra, to może w coś pogramy, masz jakieś gry? Ale triki? Fajnie, fajnie. Tak? Są podobnie o kolorami, bo ten ma okulary, ona ma okulary. To jedyne podobieństwo. Musisz tak wyciągnąć klocki, żeby się ona nie zapadła. To działajcie. Jak brzmi pierwsze pytanie? Dobra, odgadnij kolor bielizny sąsiada po prawej. Jak zgadniesz, to rozwalam to w wieży. Czerwony. Nie, nie zgadzasz. Niebieski? Pudło. Pokazuję Kacie, ja pierdolę. Zuzy kolej. I jakie ma zadanie dla Ernesta? Przez jedną kolejkę stajesz się koniem. To nie! To ja muszę, no. No właśnie! No to będzie mój Ernest koniem, dobra. Koń by się uśmiał. A dlaczego koń nie rży? Co on, dupa? Zaliczasz mnie, czy nie? Zaliczam i wygrałam. Ale słuchaj, się interesuje
trochę żywieniem, więc przygotuję ci taki fajny, zdrowy posiłek. Jak chcesz, możesz mi pomóc, jak nie, to nie. On konia, co zrobi? Taka kobyłka, niezła. Trzeba sobie trochę podjeść, wrzucić coś na ruszt. Zobacz. Dobra. Witam, witam, Wyszek. Przygotowałem dla ciebie... Wsiądę sobie może. Bułeczki wieloziarniste, serek, rybka. A czemu tu tak zimno jest? Okno jest otwarte. Poczekaj, nie poczekaj, jest poczekaj, dam ci termoforek. Potrzymaj termoforek, on cieplutki jest. Przytul ją. Nakarm i będzie jadła ci z ręki. Tylko co na to żona? No to niech przyjdzie już do mnie, ja mu podpowiem coś. Słuchaj, to musimy sobie zrobić przerwę, bo ja muszę jeszcze do łazienki skoczyć. No. No to leć, leć. Mam lecieć? Ja pójdę, no tak, a myślisz, że ja wiem, gdzie mam lecieć? Aha, proszę cię, pokażę, proszę. Zapomniałeś języka w gębie. No szybciej. Trochę się proszę, opóźnij się grę gierki do 20. A singielka węszy. Jasne, tak, przyjdziesz, mamy, akurat zaczniemy. Mamy jakiś żel do poznawcy. Nie bój się, nie bój. No, nawet o 22 możesz przyjść. Tu nie śmierdzi kłamstwem. Specjalnie na ciebie poczekamy. Podoba ci się? Powiem ci tak. Że nie za bardzo, bo wygląda jak moja nauczycielka od geografii. Zuza też jest geografem i detektywem w jednym. Żel do higieny intymnej? Po co to? On ją polubił w ogóle, widzisz, jak się fajnie zachowuje. No jaja tym myję. Polubił, polubił. Ty zdradca. Słuchaj, jaki zdrajca? Po prostu pomaga mi wygrać. Pomoc się przyda, bo dowodów jest sporo. To zdejmuję i już od razu... Jutro jednak gra, bo ci nie pasuje. Jasne, jutro gra. Weź ją. Jutro, no. Właśnie trochę tam... Poprzytulać, bo ona czuje ten dystans, słuchaj. No. Aha. Idź, 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 kochani. Dobra, dzięki. Przytul ją. Wracaj i się tłumacz. Tak, idę. A ty co ty robisz? Szukam dowodów, czy jesteś singlem. Ale zawsze tak robisz, że jak przychodzisz do kogoś, to szperasz mu po szafkach? No, dobrze, dobrze, kochanie. Trochę cię powkurzam. Żel do higieny intymnej, po co ci? No, a nie, mężczyźni nie muszą dbać o higienę intymną? Nie muszą? No nie muszą? To ja się pytam. A czemu mnie się pytasz? Ja się ciebie pytam. No to ja cię muszę. Dobrze, dobrze, dobrze jest. A tutaj co to jest? Dostałeś od kogoś? Czy... Słuchaj, nie wiem, do czego to służy. Aż pierwszy. Co to jest? Co to jest? I jeszcze ten but mnie interesuje. To na jakąś imprezkę? Wieczór panieński? Nie mam pojęcia. Nie wiesz? Może to siostry jest. A, może to no, siostry. Może siostry, bo ona tu wpada jak dwa tygodnie u mnie siedzi. A ile ma lat siostra ogólnie? 18. Ciekawe, czy ona uwierzy. No, ciekawe, ale może w końcu zjedzcie coś. Kolacja stygnie. O, piasek tańczy. Proszę, siadaj na kanapie. On mnie nie odstępuje na krok, ten pies. Wygodniej. No, pies denerwuje się. Myślę, co to za głupia przyszła. Ten to przegrał. Może zamniesz psa, bo słuchaj, nie chcę osób trzecich. Ona chyba wybierze tego, co z mamuśką był. Dobra, zgrany. Słuchaj, to pozbędziemy się pieska. Zaniosę go do kolegi, co? Dobra, zanieś dobra, kolega, go. Kolega, to nakarmi, poczekaj. Dobra, zanieś go tam, no. Kurde, jak myślisz? Co tam? Mam myślę, szansę że wygrać? Tak? W Bierki pogramy na pewno. O. Uszykuję. No. A znowu mi tutaj trzepie po szafkę. Chłopiec z dietetykiem. Różne skarby. I kanapki z ogórkiem. Uwielbiam. Jestem ein, zwei, drei, Polizei. Ein, zwei, drei, Polizei. Siebenach, gutenach. A, kajdanki. O. 60? Dobra, kochanie, masz pieska? Dobra. Nakarm go. Początkujący dietetyk? No tak, trzy TikToki obejrzał. Szminki nie ma. Dawaj. I pokaż, jaki z ciebie singiel. A ty co tutaj robisz? Co tutaj robisz, co? Co tutaj robię? A zobacz, jaką jest ta fajna zabawka. Ty, fajne, bo odcinek, jak typ wchodzi tak. A co mi szafy przeszukujesz? Zaczyna się szarpać, z babą bić, a kamerzysta nagrywa. Kurde. To byłby top odcinek. To, żeby ją ktoś wziął. Oczywiście, GTA, oczywiście. Danki na sobie? Taka jejku, nie, jesteś, miałam chyba, nie? Ktoś mi założył, jak się bawiłam, ale ja się boję, że ty mi... Nie, nic się nie stanie, zobacz, delikatnie. A... No, w końcu metro, no. Ja jestem grzeczna singielką, słuchaj, on mnie tu uwięził. Dobrowolnie nie chcesz, no to wezmę cię siłą, no. Złapał ją za rączki, kajdanki założył jej, ciągnie. Ja tam to się lubię tak ja bawić. Ciebie tyłem, słuchaj. No. Od tyłu będzie. I zakuła go. Czyżby chciała Ernesta docisnąć i wycisnąć prawdę? Dobra, to ja robię przesłuchanie teraz, no. Słuchaj. Teraz ona chce. O. Singlem jesteś? Singlem, tak. Singlem? No, singlem. Chyba tak. Sami ludzie zokają. Tak, dałaby cię do schroniska.
Mów mi prawdę, kłamiesz. Kłamiesz, nie? Nie, mówię prawdę, przysięgam. Jestem singlem, tak. Jestem na co singlem. Przysięgasz? Przysięgam na pieska. Koniec przesłuchania. Teraz się piesek zabawmy. Po programie. Nagrodę pogramy w gierki, ja cię Ham. Odczepię. Ona jak dzidzia. Pogramy w gierki? Możemy pograć. A o co gracie? To może przytulas jakiś taki przytulas? Głębszy. No. Dobra, no to czekaj, to przegrywam to od razu. Temperatura rośnie. Gorąco mi się zrobiło. Może ściągnij tą kurtkę. A przy tym mówię, że ci zimno. No dobra. Już się rozbiera. Co będzie, striptease może? Zbliżają się do siebie i jest chemia. Skoczyło mnie trochę ciśnienie, to szpital, zaraz będziemy bawić się inaczej. Zabrzmiało poważnie. Nie, dobra, no wygrałaś ty, bo więcej, tak? No będziemy uczciwi. Myślę, że ona uwierzyła, że on jest singlem. Żeby nie popłynął za bardzo, bo będzie miał przerąbane. Te mordy, to się za 5 minut zapomnie, jak wyglądali. Ja tak, zaskoczenia niby. I usta. No przebaczę mu ten buziak, jak jeszcze wygramy, to w ogóle. Ale najlepiej byłoby, ale oni nie wygrają. Gdyby już sobie poszła. Kurteczkę założyć najpierw. A słuchaj, a no? Jak to jest, że ja się rozbieram, a ty... Chcesz mnie rozebrać? No tak, to, dawaj, to jeszcze no. Nie jest koniec, ja się z tobą nie pożegnałam. A ja też się z tobą... Dzięki Lazarek, 24 lata, witam. W końcu. Mam nadzieję, że razem na dzień super, cieszę witam. Się bardzo. Wygonił ją. Tak, bez buziaczka? A, wygonił ją. Ogólnie dałeś chłopie radę. Nieźle ją omotałeś. Trochę się źle czuję, że ją oszukiwałem, no bo jednak w porządku kobieta. No i jak się okaże, że mnie wybierze, a odowie się, że nie jestem singlem, no to smutniej trochę będzie. No ale cóż, tak jest. Oj, udana, gorąco, były kajdanki, były, róża była. Romantycznie i seksownie. Co jest w dupę? Co? Myślisz, że mamy to? Bo ja myślę, że tak. Później on się zarumienił po tym pocałunku. Ten pocałunek był taki chyba trochę znaczący dla niego. A co taka smutna jesteś? Co jest? Jesteś, że będziesz zazdrosny, jak wybierzesz singla i tak dalej. No to były bajery przecież. To czemu jak wyszłam nie powiedziałeś, lepsze kobiety niż ty nie widziałem i ona nawet blisko ciebie nie stała. Dlaczego ty mi od razu nie powiedziałeś? Podpadł. Co? Będą ciche dni. Oj, będą. Ale przecież to tylko gra. Singielka ma twardy orzech do zgryzienia. Nie wiem, co zaraz ona będzie mówi musiała nawet. Podjąć decyzję i ogłosić, który z trzech panów jest singlem. Wszyscy stawili się w komplecie i w napięciu czekają na ogłoszenie werdyktu. Cześć, chłopaki. Cześć. Jesteście gotowi? No, słuchamy cię. To jest ta z tego programu. Może zaczniemy od Dawida. No też podobno. Co cię zainteresowało na tym spotkaniu? No myślę, że mnie zainteresowało fajna randka i w miarę skuteczne rozmowy, które mi się spodobały. Na finale lepiej wygląda, 10 razy. Lepiej. Dobrze, to przejdziemy do Ernesta. Czy uważasz, że ta randka była pozytywna, czy może negatywna? Na pewno pozytywna. Mhm. Podobała mi się twoja szczerość. Skuteczne no rozmowy. Na początku byłaś taka trochę zdystansowana, ale się otworzyłaś. Skuteczne zrobiło rozmowy. Się fajnie, miło. Mhm. Mam nadzieję, że no, wybierzesz. Ty, ona nie wybierze łysego? Teraz przechodzimy do Alana. Jak łysego albo Sinera. To spotkanie. No, czy było pozytywne, jak to odbierasz? Bazyliszek? Który to jest bazyliszek? Oczywiście spodobałaś mi się od pierwszego wejrzenia. Było zajebiście, fajnie. Fajnie się bawiłem, chociaż mogłem poczuć tą zabawę. Byłaś trochę nieśmiało. Czyli te zabawy ci się zabawy, podobały? Zabawy, ogólnie rozmowy, nie? Tak, wiesz, trochę o życiu, wiesz. Kurczak wygranie no, babata. No, on powiedział, że i tak by mnie nie zamienił na żadną inną. Chciałabym ogłosić werdykt, wyniki i ciekawe, czy mi się uda. I uwierzyła? A więc nie masz więcej pytań, czyli jesteś pewna swego. Nie. Singlem jest? Ona chyba łysego trafi. To kto twoim zdaniem jest singlem? Allan. Allan? Z kochaniem wygraliśmy. Jaki w dupę Allan? Jakiś Arab? To kto twoim zdaniem jest singlem? Allan. Nie wygraliśmy, mamy to kochane, gratuluję, dziękuję. To to w dupę jest Allan. Dałaś się nabrać, uwierzyłaś w bajeczki Alana i przegrałaś grę. Aha. Aha.
okazałeś się, słuchaj, cwaniakiem. Ja nie lubię za bardzo cwaniaków, no i nie zamierzam się z tym kryć, słuchaj. Nie lubię bezczelności, chamstwa. Tutaj, jeśli chodzi o Ernesta, to też czułam, że jest nie tak, bo jednak był ten stresik. Byłem pewien, że dobrze kłamie, ale najwyraźniej się przeliczyłem. Ona myśli, że tamten to gej, a on przed matką? No i dobrze, że słabyś sobie klamczuch. Gratuluję tej osobie, którą... Ta, ona nie wie, kto wygrał. Ona nie wie, czy wygrała, bo to... Nie, którą nie wybrałaś źle, myślałem, że to akurat ja będę, ale no, wyszło inaczej, był ode mnie lepszy i mimo tego, że mnie nie wybrałaś, bym się z tą umówił, ale... Może będziemy kumplami, co ty na to? Może kiedyś. No jestem trochę zaskoczony Friendzone. Tą sytuacją, że akurat uwierzyła komuś innemu. Przekazuję czek zwycięzcy, Alan. Proszę bardzo, na twoje ręce. Chciałem cię przeprosić. Ale Lan wygrał. Tylko gra była, mam wyrzuty sumienia. Gdybym był sam, to na pewno bym się z tą mówił. Gdybym był sam. Pieniądze wygrałem. Cały szmat. Przeznaczymy na wakacje, bądź pojedziemy nad morze. Wymarzone morze Danusi. Nie jesteś w stanie się zakochać co? Od razu, prawda? Także no, ja oczywiście liczę, jestem otwarta na relacje. Witam, Lucek. Ty, no ciężko. Ciężki odcinek. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę